Witam wszystkich na moim kanale. W dniu dzisiejszym zrobimy smaczek. Smaczek golonkowy. Będzie to wędlina bardzo szybka i prosta w wykonaniu. No i taki przepis na właśnie taką wędlinę będzie mógł zrobić każdy u siebie w domu, nie mając żadnego sprzętu. A jeżeli już wędlina z golonki, to musi być naprawdę smaczna. Więc zapraszam do oglądania. Jeżeli już smaczek golonkowy, to będą nam potrzebne golonki. Ja mam tutaj małe cztery golonki. Małe, bo dużej nie było. Oczywiście przepłukane, oczyszczone, porządnie wyskrobane, przekładamy do gara. Golonki w garze układamy ciasno jedna przy drugiej. A też o to chodzi, aby tej wody nie lać za dużo. To ma się ugotować w niedużej ilości wody. Ten wywar, oczywiście, z tych golonek będzie nam potrzebny. Zalewamy tak, aby lustro wody przykryło golonki. Włączamy grzanie i musimy chwilę pogotować, aż wytrącą się szumy. A w tym samym czasie możemy przygotować sobie warzywa: marchewka, czosnek, pietruszka. Jeżeli mamy seler, potrzebna będzie też i cebula, liść laurowy, ziele angielskie. O soli też nie możemy zapomnieć. Gdyby Wam się jednak tej wody za dużo nalało lub na etapie końcowym tej wody, czyli tego wywaru Wam zostanie za dużo, nie wylewajcie. Zróbcie na tym porządną zupę. Powiem Wam, że z golonek możemy robić naprawdę smaczne wędliny, nie tylko salceson. Ja ogólnie na swoim kanale mam coś, trzy rodzaje salcesonu. Gdyby ktoś chciał jednak zrobić salceson, oczywiście odsyłam do filmików. Też chyba robiłem taki blok mięsny. Do tego też robiłem golonkę. Tak, golonkę gotowaną wyciągałem z niej kość, później zawiłem to w folię, robiłem taką e, roladę golonkową. Jeżeli byście chcieli też coś takiego, też odsyłam do moich poprzednich filmików. Natomiast dzisiaj robimy smaczek. No i chwileczkę się pogotowało, szumy pozbierane, teraz możemy wrzucić przyprawy. A przyprawy takie jak liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny w ziarnach, szczypta kminku, z tym kminkiem oczywiście opcjonalnie. Oczywiście jeżeli mamy, dorzucamy warzywko czy wegetę w zależności co macie zrobione ja robię taką wegetę mam ją swoją własną domową oczywiście jak taką wegetę zrobić zapraszam do moich poprzednich filmików ja sobie teraz tej wegety tutaj wsypię łyżkę ona ma dużo warzyw w sobie więc ten wywar naciągnie smakiem. wegetę którą robię nie ma dużo soli w sobie więc dosypiemy zwykłej woda musi być mocno słona no i oczywiście, jeżeli nie macie takiej jarzynki, to proponuję Wam zrobić, a jak już nie chce Wam się robić, to sypcie zwykłą sól. No opowiem Wam, że pachnie pięknie ten wywar z dodatkiem takiej swojskiej domowej jarzynki wegety. No i kochani, jak nam się to już trochę pogotowało, wrzucamy warzywa. Ja wrzucam takie, jakie miałem w lodówce, czyli kawałek selera naciowego, pietruszki, dwie marchewki, Jedna cała i połóweczka cebulki, czosnek, czosnek przekrojony w ten sposób na pół z łupinami, wrzucamy to wszystko do gara. Troszeczkę dolejemy wody, bo mało, no i oczywiście musimy sprawdzić pod względem słoności. Tak jak mówiłem, musi być takie nieprzesolone, ale mocno słone. A jeżeli później jeszcze ten wywar będziemy chcieli wykorzystać na jakąś dobrą zupę, to oczywiście uważajmy z tą solą. No, i mamy to, słuchajcie, wszystko się pogotowało, jest mięciutkie. Mięso odchodzi od kości, więc wszystko teraz wyławiamy. No i tak, przy okazji, jeżeli mnie oglądasz, a nie zrobiłeś jeszcze tego, nie wcisnąłeś dzwoneczka, wciśnij dzwoneczek, zasubskrybuj mój kanał. Dzwoneczek przypomni Ci o kolejnym moim filmiku. Zapraszam na grupę. Grupa na Facebooku Gotowanie na Spontanie, Kuchnia Staropolska, Wyroby Mięsne, jak i również na Instagram, TikTok. Jak już wyciągamy wszystko z wywaru, dobrze jest sobie to wszystko oddzielić. Wyciągamy mięso, czyli golonki, odkładamy na bok marchewkę i wywar. Wywar najlepiej przecedzić przez sitko. Do osobnego naczynia wsypujemy jedną łyżkę żelatyny i zalewamy to dwiema chochelkami wywaru. Teraz to sobie wymieszamy. Golonki oddzielamy od kości i pozwalamy się golonką lekko przestudzić, tak aby móc to złapać w ręce i w rękach bardziej rozdrobnić. Mam już podrobione mięso. Słuchajcie, mięso rozdzielam w rękach. Nie kroję. Ja nie chcę tutaj mieć w przekroju żadnej kostki. Najlepiej to wygląda, gdy mamy wszystko. Właśnie takie poszarpane w rękach, jak i skórki, tak i mięso. Nic nie oddzielamy do blendowania, żadnego tłuszczu, żadnych skórek. To jest czysta, prosta robota. Następnie te dwie marchewki ścieramy na grubym oczku. Te dwie marchewki starte, czas na przyprawy. Jeżeli spróbujemy i brakuje nam tej słoności, możemy dosolić. Ja odrobinę soli dodam. Dodam również pieprzu. Pieprzu czarnego, grubo mielonego, tak zwanego gryz. A przyprawy w tym przepisie standardowo od firmy Jelux Polska. Ja tutaj jeszcze dosypię czosnek, ale czosnek ten staropolski. Myślę, że co niektórzy wiedzą, jak i jeżeli ktoś śledzi mój kanał, ja ten czosnek staropolski dość często używam w moich wyrobach mięsnych i nie tylko także dorzucam przypraw. Słuchajcie, ilość przypraw według uznania. Co dosypiecie, próbujcie, róbcie to pod swój smak. Ja już przypraw te, które wymieniłem, nasypałem, natomiast możecie też i dodać kminek, gałkę muszkatołową. Także przyprawiać tak naprawdę możecie według siebie. Możecie też nawet i majeranku dosypać. A powiem Wam, że chyba tutaj pół łyżki dodam. No i teraz na szybko muszę przygotować sobie foremki. Oczywiście, teraz to przemieszam i zaraz będziemy to wrzucać w foremki, ale zanim wrzucimy, tak jak mówię, przemieszamy to i dolejemy wywaru tego wywaru z tą żelatyną. A tak, kochani, ma wyglądać przygotowana foremka. Czyli foremka ta aluminiowa. Ja zawsze używam ich do pieczenia pasztetu. Wyłożona folią spożywczą. Wkładamy farsz, a zanim włożymy, do farszu musimy wlać mocno ciepły wywar. Lekko go jeszcze podgrzejemy, taki, żeby był mocno ciepły. Jak to pięknie pachnie to bez dwóch zdań słuchajcie mistrzostwo, naprawdę. Ależ ten czosnek staropolski dał robotę z tym pieprzem. Taki świeży. Super. Dobra, wymieszane. Mamy to w takiej konsystencji. Tak jak widać też z tym wywarem nie możemy przesadzać. Teraz pakujemy to wszystko w foremki. Tak, już foremkę mamy pełną. Kilka razy podnieśmy do góry, stuknijmy o ten blat, tak aby się pozbyć, wyeliminować bąbelki powietrza. Niech to się wszystko ładnie ułoży, osiądzie. Następnie brzegi folii zawijamy do środka, odstawiamy na bok do wystygnięcia. No i tak robimy kolejną foremkę, jeżeli na tyle tego farszu mamy. No i zobaczcie, mam piękne dwie foremki. Zrobione. Teraz niech one przestygną. Jak przestygną, sadzimy na całą noc do lodówki, a jutro zrobimy degustację. Także widzimy się jutro na razie. Mamy kolejny dzień i to ten dzień, który najbardziej lubię. Dzień degustacji. Po całej nocy ładnie to stężało. Wyciągniemy sworemki, odwiniemy folię, zobaczymy jak to wygląda. Pięknie to wyskoczyło z foremki. Dzięki temu, że mamy folię spożywczą. Folia daje się odwinąć, odwinąć bez żadnego problemu. Ale jak to pachnie przekrawamy. No zobaczcie, jak to wygląda w przekroju. Pięknie. Ja już jem. Rewelacja. Kochani, rewelacja. To są najlepsze wędliny. Ja tu co chwileczkę podbieram, bo jest bardzo smaczne, ale zobaczcie jak to ładnie się wszystko skleiło, jak to ładnie wygląda. Także kochani przepis godny polecenia, przede wszystkim bardzo smaczny, bo kto z nas nie lubi golonki. No i jeszcze taki apel do grupowiczów na Facebooku, na grupie gotowanie na spontanie kuchnia staropolska, wyroby mięsne. Pamiętajcie, że zawsze możecie mi podać jakiś przepis do sprawdzenia.